piątkowy wieczór 15 stycznia w Zespole Szkół nr 8 w Białobrzegach pracownicy oświaty uczestniczyli w dorocznym miejsko-powiatowym spotkaniu opłatkowym. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz miasta i powiatu, radnych obu samorządów i duchowieństwa. Głównym punktem programu było przedstawienie jasełkowe przygotowane przez uczniów i nauczycieli białobrzeskiej szkoły. Po nim przełamano się opłatkiem i złożono sobie życzenia. Na zakończenie na wszystkich czekał poczęstunek. Nie każdy mnie słucha, a marzy mi się, że wszystkie dusze smażę wiecznym w kropie i w smole. Policz mi grzechy dokładnie, zanim ktoś z nas je dopadnie. Oj, nie jeden z nich wielki piątek kiełbaski wcina. Nie jedna słodka panienka zbyt często w lusterko zerka. Dąsa się, na koleżanki gniewa, starszych nie słucha, na lekcjach się. Będzie ze mną, tak strasznie zimno, tak ciemno wszędzie. Józefie, co ze mną będzie? Gdzie mi dasz schronienie? Czym mnie okryjesz? Józefie, drogi, Józefie, miły, ja już nie mam siły. Może zapukasz wreszcie do kogoś? Bóg mi dał w opiekę Pannę Maryję, a ona, biedactwo, już ledwo żyje. O mój Panie Boże, jak iść przez ten świat? Włóczy, zamknij drzwi na siedem kluczy, spać nie dają włóczykie. Przyjmijcie Pannę Maryję, dajcie nocleg, choćby w sieni. A wy, skąd tutaj? Z dalekiej drogi. I pewno bardzo bolą was nogi, głodni, zmarznięci, a wicher wieje. Macie wy kogoś w Betleje? Tej nocy anioł przyszedł do Józefa, spójrzcie dzieciątko, co tak słodko śpi. Judea to dziś niebezpieczna strefa i policzone małych chłopców dni. Namiestnik Herod ciągle rżył w obawie, że chociaż władzę dzierży jego dłoń i rzymski cesarz patrzy na nią łaskawie, to w rączkach dzieci może kryć się. Ciężko czy...